Co to było? Oddajcie mi FPS-y. A więc witajcie w kolejnych przygodach w Callisto Protocol. Jestem po krótkiej przerwie, czyli tak naprawdę nagrywam to kolejnego dnia. No dużo się podziało. Wpadliśmy na Callisto do więzienia. Więzienie zostało zainfekowane prawdopodobnie. Próbujemy uciec, Elias nam pomaga. Mieliśmy znaleźć hakerkę, hakerką okazała się terrorystka, która nas napadła, przez którą w sumie tu wylądowaliśmy. Ona nas może nie że zdradziła, ale kopnęła w dupę i przez to mamy teraz problemy. Musimy to naprawić, zmierzaliśmy czerwoną rurą właśnie w to miejsce. I miejmy nadzieję, że połączymy się z Eliasem, czyli chyba na razie jedyną sensowną osobą, którą tutaj można zaufać, nie? A babka sobie uciekła, powiedziała, ja będę pracować sama i lepiej na tym wyjdę. No to się okaże. Tam mam konsolkę, którą mam kliknąć, ale tutaj po lewej... To były drzwi. Mam właśnie jakieś... znajdźki prawdopodobnie, więc najpierw odwiedzimy tutaj. Co to mamy? Hala magazynowa właśnie. Więc zaraz tam z Eliasem się zaprzyjaźnimy, mam nadzieję, tylko musimy wyczyścić lewą flankę. Jak światło tutaj wali. Apteczunia, ta? Ta, mam maksimum zdrowia. Czyli jeśli coś by wyskoczyło, to nakopiemy temu do dupy. O. Ciekawe, co to mam? Bezpiecznik? A gdzie on będzie? O! Coś tam już się drze. Czyli prawdopodobnie bezpiecznik, tak, musimy sobie odciąć drogę ucieczki i wtedy coś tutaj odpalić zapewne. Tutaj, o, zakrwawione, zamknięte drzwi. Tutaj coś jest zablokowane, tu rozwalone, trzeba zmienić bezpiecznika. Tutaj wejdziemy, zbierzemy i pewnie znowu wrócimy tam. No chodźcie, maszkarony. Co tu jest? Strój z kombinezonami, to może dostanę... O, ty, można to otworzyć. Nie. Dlaczego ta gra mi to robi? Spójrzcie na mój ekwipunek. Chciałem wystrzelić te dwa naboje stąd, żeby... żeby mieć czysty EQ i gówno. No cóż. No to z cyklu miałem plan. O. Dezynfekcja, okej. Znowu za dużo amunicji. Jeszcze więcej amunicji. A tego nie da się otworzyć? Okej. O! Był pluskwiak i coś tutaj harczy. Nie, to woda chyba kapie. Co tu się działo? Dobre pytanie, Jacob. Ja wiem tylko, że... jeszcze więcej amunicji. To co tu będzie, walka z bossem? Czemu oni mi tyle tego aż dają? Tu co jest? Ludzik rozpaćkany. Wiecie, że takie sławne zasady z gier. Jeśli gra daje ci dużo amunicji, to tylko po to, że będzie jakaś ciężka walka. No nie, no, z tą strzelbą to mogę już na oślep strzelać. A tam nie wejdę, co? Tam coś łazi. A tu nic nie ma chyba, nie? Nie, jest! Zaraz. A bo tu mogę wejść. Aha, myślałem, że to szkło jest. Co to? To oni wkładali do tego łapki i grzebali w tym? Ty, mają tą rubala! No, badali, no, to za stówę wyjdzie, że oni coś... tego wykopali w tym więzieniu, nie powiedzieli o tym nikomu i co to za kwiatek? Ja to chyba... pasożytny. No, wykopali coś tam pod ziemią i nie powiedzieli o tym nikomu, robili eksperymenty, to się wymknęło spod kontroli i dlatego mamy teraz... A to, że akurat przybyliśmy, to jest czysty przypadek. Co to jest? Zepsute. Skrzynka. I nic... O, fuck, temu coś tutaj... A jakbym cię uratował, stary? Dobra, nie ma głowy. Nie można użyć urwania głowy, to chociaż połamanie nóg. I co tu mamy? Więcej złomu? No, kredyty i konwerter energii w idealnym stanie. A do tego jeszcze więcej amunicji, dobra. Pozbywamy się na pewno tego. Upuść, upuść. Zbieramy super konwerter. I wracamy.
a tutaj audiolog, w ogóle nie widziałem go. Doktor Murbeo. To ty? Ta. I co nam powiesz ciekawego? Adams, if you get this, I'm heading for the dome. They've sounded the evacuation. I found Kaylin, but had to leave her behind. She was catatonic in some kind of cocoon. I'm going to try and contact Mahler. Maybe she can still save us. If you find this, just get the hell out of here. Żyje chociaż? Nie, nie żyje. To był chyba on w ogóle. Teraz sobie zdałem sprawę. O, siema Smoczy Legend, witaj, witaj, witaj. Jedziemy dalej oczywiście. Skalisto. Nie wierzę, że tu nic... O. Tu coś wyskoczy w drodze, musi. Nie, no za dużo amunicji. Zbieram tego. Bezpiecznika. Tak, idą. Przeładuj, no, amunicji, plecy, czyste. Amunicji mi kompletnie nie szkoda. Mam tyle tego, że mogę naprawdę cały świat zasypać amunicją. Pieniążki, pieniążki. Miejmy nadzieję, że tutaj gdzieś będzie jakiś tego... kuźnia, czy jak oni to nazywają. Teraz mamy tu coś? Aż FPS-y spadły z wrażenia. 6 6 6 i 6. Kurczę, tak... Dużo otwartego terenu, nie? Tak jakby coś tutaj miało... złego się zdarzyć. Yes, sir. Just wrapping up. What? First, we're going to need the console code of that. Weź kod strażnika. I coś tam i wtedy dramina się opuści. Da, muszę się rozejrzeć za strażnikiem. Tu na stówę. To śmierdzi totalnie, totalnie arenką. Rozpocznij oczyszczanie, czy tam sranie. Tutaj znowu amunicja chyba jest, nie? Ta, za dużo amunicji tutaj. To wygląda jakby tu miał być walka z totalnym bossem. Tu na ścianie znowu apteczka, czyli mamy już dwie apteczki, że tak powiem, w pogotowiu. Za dużo. Dobra, co my tu mamy? Hala konserwacji, a tutaj jest hala konserwacji. No dobra, no idziemy od lewej. Wyłazić z nor. Zamknięte, otwarte. Kuźnia. To, czego potrzebowaliśmy. Pieniążki. Więcej ammo. Jeszcze więcej ammo. Tam się można obok jakiegoś lepiaka w ogóle przemyknąć. Jakie to jest duże? Znowu zaczyna się coś takiego, że nie wiem do końca, gdzie mam iść. Zdrówko, którego mam pełno. Znowu tego i jeszcze jedna apteczka. Nie, no, teraz wszystko sprzedaję. Wszystko na złom. UGC Printing. Have a united day. Super day mi. To na śmieci. To na śmieci. To na sprzedaż. To również mogę sprzedać, bo tego tyle tutaj leży. Pokażcie ten ekipunek. Tak, 4 mam wolne miejsca. A co do ulepszeń, 1000... Brakuje dosłownie 50 zł, żeby mieć super wybuchowe pociski. Ciekawe, co one oznaczają. Ewentualnie mógłbym już teraz stabilność ulepszyć. Tu byłyby obrażonka. Na pewno coś się zrobi. Na pewno coś ulepszę, tylko najpierw nazbierajmy więcej śmieci. Śmieci, pseudo śmieci. Bam. Jedna apteczka. Tutaj wszystko masz, nie, tu było jeszcze tego amunicja. Tam chyba na razie nie chcę iść, zwłaszcza, że tam jakiś odklejeniec sobie leży.
Może go zostawimy na deser. Nie wiem, nie rozumiem. Strasznie dużo mi tutaj dali wszystkiego. Tak jakby tu miała być jakaś epicka walka, a ja to jak głupiej sprzedaję. Może to jest błąd, że tyle apteczek tutaj leżało. No ale znowu trzeba wszystko opylić. Cyk. I cyk. Dobra, trzeba kupić. Nie ma co tego chomikować bez sensu. Stabilność, ta broń i tak jest. Nie wiem po co jest stabilność, skoro i tak wydaje mi się, że jest strasznie dobre. Dlatego dajmy może ten pistolet, bym teraz może trochę poużywał. Na maksa go ulepszmy. Płano. Teraz będzie boom. Wybuchowe pociski, tylko jak się tego używa? O, nawet achievement w pełni ulepszy jedną broń. Klasa, dziękuję. Jeszcze tam 100 zł zostało. O, jest! Alternatywny ogień. Co jest? Broń ulepszona o tryb alternatywnego ognia, jak w Dead Space'ie. Zapewnia większą siłę wystrzału, ale zużywa więcej amunicji. O, bo ja mam za dużo amunicji. Naciśnij, przytrzymaj prawy. Przejdź w tryb celowania, naciśnij środkowy przycisk myszy, żeby użyć potężniejszego trybu alternatywnego ognia. Dobra, czyli po prostu prawy i myszek. Środkowy myszek tak zwany. Tam na plecach też była apteczunia, tutaj co było więcej? Ammo pewnie. Do działka ręcznego, czyli do działka ręcznego mam już chyba tak, po trzy praktycznie pełne staki, czyli używamy teraz tego, działko ręczne. Go, go, Power Ranger. Tu jeszcze jakieś lekkie pewnie amunicyjki, o tak, tak, tak. I tu już inwentarz pełny. Dobra, odpalamy chyba, ja sobie to jeszcze na wszelki wypadek zapiszę, gdyby mieli mnie tutaj zjeść. Odpalamy rzeźnię prawdopodobnie, skoro tyle tego złomu dali, to co się stanie? Odradziemy to dużo na tą grę chyba tak. Brak dostępu, dobra, czyli muszę znaleźć tego jakiegoś kod od strażnika, czy nie można tak po prostu odpalić. Gdzie jest teraz strażnik? Da, tu są wybuchowe beczki, tu na stówę będzie jazda. Był ten sklep, ale w sumie nie zwróciłem uwagi, czy ktoś tu leży. Nie. To tutaj pewnie będzie strażnik, bo tylko tu nie byłem. Dobra, uwaga, szukujemy się na jumpscare'a. Dyn, to pewnie jest strażnik. Czemu oni mi to robią? Biedny głupiec? O! Tak, 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 przyjacielu. Ewen się może uśpił, co? Ewen ci taką tą pałkę? Nie da się, co? Dobra, to kij ci w to oko, co żeś otworzył. O! Co jest? Odsunięte macki spowodują mutację wroga? Co jest? I te... Nauka. Odsunięte macki to ostrzeżenie, że wróg ma zamiar zmutować w silniejszą formę. Zmutowani wrogowie mają więcej zdrowia i wykonują mocniejsze ataki. Dobra, czyli mutacja zła. Zła na maksa. Strzelaj w odsunięte macki, aby szybko zabić wroga. Zdepcz powalonych wrogów, aby uniemożliwić im dalszą mutację i ponowny atak. Dobra, czyli macki. Jeśli coś ma macki, to jest złe. To jest właśnie przestroga dla fanów tam takiej pewnej kultury rysowanych animacji i tak dalej z kraju kwitnącej wiśni. Że macki są niebezpieczne. Zesrał się, tak? Koniec. I znowu do skunksa amunicja. Dobra. Czyli tak, strzał wybuchowy, imba. Najlepsza rzecz na świecie, morduje jak nie wiem co. Problem jest w tym, że zużył aż 5 ammo. Wszystko na jedną kartę to jest postawione, tak? Zobaczmy teraz amunicję, ta... Ale tak on teraz do tego dosyć dużo, dwie apteczki, ta zawalone wszystko. I w ogóle jest sławny cytat, strzelaj w macki. W Dead Space'ie, odcinaj kończyny, Kalisto Protocol, strzelaj w macki. Co za bzdura. I to jesteś ty, biedaku, co? Ząbki ci trochę wyleciały, ale spokojnie, znam dobrego dentystę. Honotu, dawaj. Mam to. Wyciął.
Wyciął klucz dostępu oficer, kod dostępu i nowe nagranie. No to od razu sprawdzamy nagranko. Który to będzie oficer? To ty, czy... Nie, to ten będzie, tak? Tak, to będzie on. I ma nagranie, jest. It's the only way. Otherwise, they just get bigger, stronger. I can hear them. They're coming this way. I'm not gonna let them get me. I'm not gonna end up like that. No nie skończysz, no skończyłeś przynajmniej jak krześle, wygodnie umarłeś, ale nie mogę z tego porównania, nie, że to jeszcze Scofield robił od tych Dead Space'ów i tam też było dokładnie takie samo nagranie, że trzeba odcinać im tego, nie macki, ale właśnie części kończyny, ręce, nogi, głowy najmniej, ale ręce, nogi przede wszystkim, a tutaj jeszcze też takie nawalanie, że ty nie, tutaj macki, jest inna gra, nie, żeby ci się nie przyśniło, że to Dead Space, strzelaj w macki. O matko. Tak, maksymalny inwentarz. Czy coś jeszcze jest? Nie. Czyli to jest totalny full. Nie wiem, na razie naprawdę gra mi daje tyle amunicji, że aż nie wiem co z nią począć. Chyba naprawdę trzeba używać tego strzału wybuchowego. I tyle. Aha, i tutaj wychodzę na plecach. Dobra, ale mimo wszystko i tak chyba posprzedaję tylko co mogę sprzedać. Apteczkę jedną i chyba amunicję. W sumie nie wiem z czego strzelać, tak na dobrą sprawę. Tamta jednym strzałem wzmocnionym, on miał mieć więcej zdrowia, więc widać jaka mocna umiejętność. Nie spodziewali. A co to za dźwięki wydaje takie złe? O, przyjaciele. Zdechłe pszczoły. Jeszcze dycha. Maskowy. Zdech. Ale to ciekawostka, bo nie widziałem ani nie słyszałem, żeby mutował tutaj w tym macki, a jednak mu tutaj odrosło. O, i zużyłeś amunicję i dostajesz znowu amunicję. To jest ten świat. Tam jeszcze chyba nie, tam już zebrałem, dobra. Jak mój stan ammo? Ta, wolne miejscówka na więcej broni z Kungsa i tą jedną apteczkę na plecach trzeba pamiętać. Dobra, na razie zrobimy tutaj zapis i spróbujemy odpalić to. Na stówę tu będzie jakaś jazda. Przyjdą diabły. No, tam jest nawet amunicja. Tak szybko zaupgrade'uję, że ja nie wiem, właśnie ja gram na najwyższym poziomie trudności. 6 amunicji, nie no. Nie no, ludzie. 40 ammo, jeszcze 10 w magazynku. Ja bardziej lubię gry, gdzie możesz zbutować strzały, które wystrzeliłeś z łuku. Ja lubię ten motyw, ale sam osobiście raczej jakby nie gram pod taki styl, bo najczęściej uważam to za słabą broń. Właśnie jakby takie kieruje się tą zasadą, że skoro coś wystrzeliłeś i już nie możesz tego odzyskać, to najprawdopodobniej jest to silniejsze niż coś, co można odzyskać, nie? Więc no, fajnie kiedy taki motyw jest właśnie dla takich tutaj ludzi jak ty, Koka, ale ja raczej nie korzystam z takich. Wolę właśnie wystrzelić i czuć ten power i że zmarnowałem, ale było dobrze, nie? Niż odzyskiwać te bajery. No chyba, że w niektórych przypadkach. Czyli co? Odpalamy konsolę. Przyznano dostęp. Aha, i on teraz opróżnia zbiornik, ta? No, wystarczy poczekać, ja się napiję. Plus. Co tam, Jacob, zauważyłeś? Supermutanta? Bossa? O, oh, fuck. Coś nowego. O. Wykryto anomalię. Czym ty jesteś? Pajęczak.
który ma skłonności do niewidzialności i jeszcze zabiera FPS-y. O! Oddajcie mi FPS-y! Sukin syny! Ta, tutaj 40 FPS-y. Za dużo światła i za dużo różnych efektów. Dymu. Wybaczcie, ale no niestety. To jest prawdziwa trudność tej areny. Jak ty wyglądasz w ogóle? Cztery mordy złączone w jedno. Ta, 40-50 FPS-ów jest mniej więcej ta lokacja. Myślę, że przez ten dym tutaj i przez te migające światełka może coś tutaj nawalać. O. Cykl ukończono. W teorii jest bezpieczny. Jak w ogóle wyglądam z amunicją? Dobrze jest, niby trochę wystrzelałem się tutaj, ale nie jest tak tragicznie. Tak, i mogę dalej wrócić, to idziemy tam w tą stronę. Tylko czy chciałbym coś sprzedać? Do Skunksa mam sporo, zbiorę tylko jedną tą. No, muszę iść to posprzedawać teraz, to oczywiście wam zmontuję. I czy to już teraz? Jesteśmy przy drabince, tam po prostu pozbierałem ten lucik, posprzedawałem wszystko co mogłem. Cały złom zrobiłem, ogarnięcie ekwipunku, możecie sobie to zobaczyć. O właśnie, tutaj pieniążki gdzieś widzicie? A, widzicie też pieniądze, tysiąc, co bym chciał. 600 zł mam, tak wygląda ekwipunek. Więc po prostu ogarnąłem co trzeba było, pozbierałem śmieci, posprzedawałem. Odpalamy drabinkę. Pik. Płacimy blikiem. Jakie ładne. Mostek fajny. Tu. I wchodzimy. Na kasę, ta. Zobaczymy. No właśnie, ona na razie, czyli ta terrorystka, no, nie jest zbyt miła dla nas, zdecydowanie nas wydymała, zła i tak dalej. Tylko Eliasowi mogę na razie chyba ufać. Ciekawe zejście. Zamykaj, zamykaj! Dlatego... Kontrola ciśnienia, dlatego właśnie nie wolno podkładać rąk, kiedy ktoś zamyka drzwi od samochodu na przykład. Przyczesnęło gościa. To był ten nowy rodzaj mutanta, jakiś niewidzialny pajęczak. Ale nie są jacyś zbyt trudni. W ogóle ogólnie gram na najwyższym poziomie trudności. Nie chcę mu odpuścić, no te dźwięki nie są zbyt fajne. Gram na najwyższym poziomie... O! Shadery musiały się doładować. Najwyższy poziom trudności bez hardcora, nie? Jest na razie całkiem okej, okay, nie ma problemów. Niezły tunel. A co tam jest, na przykład w drugą stronę? Cheaty? Co tu się świeci? O właśnie, o właśnie. Pieniążki i amunicja. Kanały w grach. Kanały w grach to jest zawsze najlepsza miejscówka. Na jumpscary, na akcje. Każdy wam to powie. Idziemy w tę stronę, co? No dobra. Idziemy teraz w ogóle do... jak to się... do kopuły. Do kopuły, gdzie dzięki niej przejdziemy do lądowiska, o, z którego mamy uciec. A że nie dało się normalnie dostać do kopuły, no to właśnie trzeba było kanałami. Co? Nie, to kupa. Ja pierdzielę, gówno, nie. Fala gówna, mój największy koszmar. Ja i mam sterowanie nawet. O. Ja. Oj, uniki. Aha. O, uważaj, Jacob. Nic nie widzę. Aha, czyli okej, czyli jeden ten i dziękujemy. Dobra, czyli na pamięciówkę, tak? Aha, to już od razu. Okej. Ciekawe, ciekawe. Problem w tym, że ta woda mi trochę zasłania widok. I nie wiem, jak mam jechać.
Widzicie ta woda, jak ona wygląda, nie? Nie jest najładniejsza. Tak, czyli przez całą grę nic mnie nie zabiło, tylko dopiero... tego. Jakieś kilki. Okej. Okay. Nic nie widzę. O! Jak ja miałem tego uniknąć? I kto takie rzeczy robi w kanałach w ogóle? Co tu się dzieje? Scofield. Coś ty wymyślił. Jo, pier... Co? Jo. Nic nie widzę, nic nie widzę. Wiatrak. Jezu. O! O! Co? Scofield, coś ty wymyślił. O! O! Nic nie widzę. No. O, jeszcze tak dalej. O. Tu są. Ty pajęczarzu. Kopnij go. O, dawaj moje FPS-y. Co to jest? Co? I jeszcze ten kutas. Znajdź sobie własny jakiś łańcuch. Ja pierdzielę. Dobra, Scofield, to ci muszę przyznać, to było dobre. Gdybyś tylko wodę trochę bardziej czytelną zrobił. O, widzicie, tu jest ładna woda. Ale kiedy ona spada na zgięciu, to wtedy trochę gorzej to wygląda. I po prostu nie widziałem tego gówna, co mam umijać. Scofield, ty mnie wyciągnij. Wykończysz kogoś. No właśnie. O, stół. Na was właśnie. Niech szlak to trafi wszystko. A zwłaszcza kupę. Fale gówna. Przetrwaj zjazd rurą. No przetrwałem tylko za piątym razem. Bo Scofield wymyślił brzydką wodę. Nie wiem, może na najwyższych ta woda ładnie wyglądała. Ale moim zdecydowanie zdaniem na zakrętach nie dało się tego ominąć. Nie widziałem po prostu nic. Zresztą na słupem. Mało zdrowia, ale może Scofield... O właśnie, dał mi apteczkę, to ja użyję apteczki. Przyznać słabo, mają wybetonowane, tak, za duży kożuch. Nic nie widziałem przez kożuch. Zastrzyk zdrowia. Szafeczka, mniej więcej amunicji. Kanały, mam nadzieję, że kanały Scofielda już się kończą powoli. Tu nic nie było. A tu mogę w ogóle zejść? Nie mogę. No tam tak od razu pobiegłem, a tu da się wejść? Niby się da. Tylko po co? O, sam zeskoczył. Tam coś się... O, właśnie, zdrówko. Idealnie, żeby dobić do maksa, a tutaj... Konwerter energii, tylko takie biedne, szkoda. No właśnie, no właśnie, dawaj, zeskakuj. Powiem wam, trochę mnie to zestresowało, ta cała jazda rurą. To było fajne, to był dobry motyw, poczułem taki przypływ adrenaliny, tego nie było jeszcze w tej grze. To było dobre. Scofield, tutaj ci się udało, z tą wodą mogłeś trochę przesadzić z nieczytelnością, ale sam zjazd był fajny. Kutasyn. Aż FPS-y zjadło. No dawaj. Grubas. O. No to. A ten zmutował.
Nie żyje? No. Mutuje? Dobra. Nie, chyba. Chyba nie zdążył. Amunicja. Mamy jeszcze praktycznie cały stack naboi. Nie boję się tego. Ale powiem wam szczerze, że troszeczkę jakby nie widzę tych macek. Nie wiem, wy je widzicie? Dla mnie to nie jest do końca czytelne. Chłop tutaj leżał, mutował, a ja nie widziałem tego. Bożeś wyskoczył, stary. Trzy combo. Tego jeszcze nie było. Zdychaj. Karaluchu. Przeładowany. Gotowy do działania. Dobra, ale te macki mnie trochę denerwują. Tutaj, że gościu mutował, ani trochę nie widziałem. Nic nie było, żadnego dźwięku, żadnego jakby takich... Nic takiego nie wydawał z siebie. Dlatego nie wiem, czemu zmutował, ale okej. Wydaje mi się, że to taka powinna być informacja dla graczy, nie? Na przykład jakiś dźwięk, tum, albo takie coś, tam te macki, czy coś, a tutaj nic nie ma. Nie wiem, nie czaję. Ale mamy tutaj dziwne przejście. O, jak ktoś nie jest, jak ten... ktoś chciałby być elektrykiem ogólnie, to to jest właśnie dobra porada. Czyli jak otwierać drzwi w stylu elektryka, nie? Czyli mamy jeden kabel, otwieracie skrzynkę obok drzwi, macie jeden kabel, przecinacie go, każde drzwi się otworzą. Strasznie dobra metoda. Muszę właśnie spróbować na sąsiedzie. Zobaczyć, co tam u niego chodzi. Zdrówko. I tutaj już max zdrówka. Ale to sprawdźmy jeszcze, co tam nas na dole czeka. Chyba nie ma nic szczególnego, bo zamknięte. Jednak? Wow. To za widok. Proszę. Co to za tego planeta? Ktoś rozpoznaje? No właśnie. Było nie uciekać z tego. Z fizyki, bo później banie. Kurde, zawsze miałem dwójkę z fizyki. Ja pierdzielę, jak ja nienawidzę fizyki. Zawsze miałem hejt na fizykę. Ale przynajmniej wiemy, że mamy iść tutaj. Jesteśmy pod kopułą, czyli tu, gdzie mieliśmy dotrzeć. Widoczki ładne i nawet widzimy platformę. To też jest świetny zabieg gameplayowy, nie? Że ciągle tak jakby cel jest widoczny, ale poza naszym zasięgiem. Strasznie to działa na psychę dobrze. Albo i źle. Znajomkami nie, tylko to jest i mówisz. Dobrze, 100 punktów dla czerwonych. Od niebieskich biorę 200. Wielki brat, i mówisz. A tu co mamy? Nic? Zaraz, co to za... To jest pewnie jakiś tajny kod. Jak się go wpisze właśnie na przykład w McDonaldzie, to wtedy macie tego przecenę na jakiś zestaw. Na stówę. O, skrzyneczka. Apteczunia. Właśnie też mi się wydaje, że trochę mało jest w tej grze tak jakby rzeczy deptanych poza wrogami. Tutaj była tylko jedna skrzyneczka, strasznie biednie. W Dead Space było o wiele więcej takich skrzynek do deptania. I tutaj na stówę jest właśnie magazyn, ta. Tutaj jakiś dodatkowy lucik nas czeka. Zamknięte. No i skrzyneczka, to jest świetne. Gra nas właśnie teazuje jakąś nagrodą, ale jak ją dostać? Zaraz pewnie to wykminimy. Planety to z geografii? Właśnie kamienia ci powiem, że nie było u mnie. Nie wiem, jak u was było w sumie. Gdzie mieliście planety? U mnie planety nigdy nie były na geografii. Były, wiadomo, na przyrodzie. Później to się właśnie rozdziela na geografia, fizyka i tak dalej. Ale zawsze miałem planety na fizyce. Nigdy na geografii. Na geografii miałem jakieś głupoty, jakieś fawele. Dlaczego, nie wiem, w Polsce jest biednie i tak samo jak w Brazylii na przykład i tak dalej, nie? Ale nigdy nie wiem o planetach. Nie wiem dlaczego. Zawsze to było na fizyce. Mówisz to GigaChat, bo jest tak gruby, że jak jakaś kometa strona Ziemi nas unicestwić. I my grawitacja. No i klasa, szanujemy Jowisza. Super planeta. A tutaj mamy super skrzynki. Pieniążki. Amunicja i jeszcze więcej amunicji.
A tutaj, a on pewnie zasłania coś, niech zgadnę. No właśnie. Czyli proszę to odsunąć i mamy dziwne dźwięki. Chodzimy znowu, ale tu brudno, o jest, o matko, jak ja nie lubię takich miejsc. Strasznie źle się czuję w takim czymś. To jest tak, tak obrzydliwe, takie lech. Jeszcze jakby było na... Jak jest jeszcze wilgotno, to jest podwójnie niedobrze. Ech. Ta, i tam pewnie od tyłu otworzymy te drzwi, doskonale. No, ja chyba nawet na 100% zrobię tą gierkę, nawet nie wiem, czy nie przypadkiem. Wydaje mi się, że jeszcze chyba niczego nie pominąłem. Wszystkie opcjonalne... Tutaj... ścieżki zwiedziłem i wszystko ucichło. Jak cholera. Na plecach czysto. Na górze nic nie ma, tutaj jest drabinka. Pieniążki. I pieniążki. Tak jakby... było echo w ogóle, tak jakby ktoś za mną łaził. Albo to już moja psychoza. Tam jest pusto. Tutaj... nie wiadomo tak naprawdę, co jest. A w tym miejscu? Można zejść w dół. Ale to była chyba drabinka do góry. Nie, nie z tej strony. Lucik. Pieniążki i inwentarz był pełny. Dwie apteczki mamy. No tego się nie pozbędę. To jest 100 zł i to jest 100 zł. Jeden z takich jest chyba mniej więcej warty. To też jest 100 zł. Ale ta, nie będę na razie nic się pozbywał. W ogóle co to jest? Do skunksa. No, czyli dalej używamy mojej strzelby. Fajnie, strasznie dobro skunks. Moje pistolet też jest spoko, ale na razie skunks wygrywa moim zdaniem. 3 strzały i chłopa nie ma. Nawet 2 strzały i chłopa nie ma. I można nawet kilka naraz ranić. Bardzo dobra brońka. Bardzo się cieszę, że w nią zainwestowałem. Skunks to jest jednak skunks. Oh fuck. Co to jest? To jak to mówią? Do kupy. Prawdziwe skarby znajduje się w gównie. Jak przynajmniej u mnie na wiosce mówili. Oh fuck. Znowu coś tu pływa. I gdzie ja na litość boską wlazłem? Miałem już taką piękną kopułę, ale jeszcze musimy zakończyć tak naprawdę właśnie tutaj te wszystkie sprawy w tym syfie. Tam przejdę? Ty, można przejść. Zaraz, zaraz, zaraz. Jacob, a cofnij się jeszcze chwilkę, bo... Ja nie wiem, czy to ja wydaję te dźwięki wody, czy to coś, ale tutaj właśnie było jakieś przejście. A, to ten pokój naprzeciwko. Tylko, że tego nie da się otworzyć, a tu mamy znowu do skunksa. Nic poza tym? Bieda. Tego nie wysadzę. Tutaj te kupy na ścianach. Ta. Lida. Lida z nędzą. Był taki super TVSF raport Europy, gdzie... kosmicznego. Znowu po tej kupie. Jacob, zaraz stąd wychodzimy, przyrzekam ci. Przysięgam. Lubię ten dźwięk, fajny jest. To dobrze, no Scofield to się zna na dźwiękach. Dobre te rzeczy robi. Właśnie. Już prawie jesteśmy na zewnątrz, już to jest koniec kanału, przysięgam. Zbierzemy tylko skrzyneczkę i spadamy do kopuły. Ja. Jest, na plecior. O. Miał 21 zł.
I tutaj najlepsza nagroda. Co to będzie? Lasery. O. Nice. Kredytki. Konwerter w idealnym stanie. Kolejna apteczka. I ten złom. Coś jeszcze tu mamy? Chyba nie. Kurde, czyli ciężkie wybory, zobaczmy. Jedną apteczkę na pewno można zużyć. Wyleczymy się do fulla. Tak, użyjemy apteczuni. Zbierzemy konwerter. I tutaj ta apteczka musi chyba zostać. Dlatego tak patrzeć na to ekonomicznie, to to jest 100 zł, to też jest 100 zł. No w teorii to mógłbym upuścić i zamiast tego apteczunię, bo to jest ta sama cena. Więc to nie gra dla mnie roli. O, lepiej mieć ewentualnie, żeby się uleczyć. I wyłazimy. Chyba, że gdzieś będzie po drodze kuźnia. Ale wątpię. Czyli idziemy do kopuły. Ja bym prosił tylko o kuźnię. Ale pewnie jej nie dostanę, tak? Żywy metal. Jeśli ktoś nie wie, żywy metal to jest właśnie taki, w przyszłości mam nadzieję, że wymyślą to. Mam nadzieję też, że to Polacy zrobią. Właśnie metal, który może zmieniać swoją formę, nie? On jest niby płynny, ale może stać się również stały. Strasznie fajna rzecz, widzę, że tutaj to opracowali. Jest jeszcze, ma dodatkową umiejętność, że przenikalność, ale... O, o. Jeszcze tutaj kolejny. Czyli ma brata. Góra i dół. Dobry, fajny, fajny metal. Zjeżdżamy do kopuły i robimy sobie cięciunio. Pik. Pewnie nie będzie się dać wjechać już do góry, no ale trudno. Elias, you made it through. Copy. Loud and clear, bro. Good timing too. I'm getting close. On też się zbliża. I got eyes in the tram station. I'll meet you there. Not so fast. See that building, oxygen processing? There's a security station inside. You need to get there to lift the lockdown in the dome. Can't dock the tram until you do. I had a feeling you weren't telling me everything. Easy, bro. Just keep trusting the plan, yeah? Yeah. Keep moving. We gotta beat this storm. Fajnie, gada trochę Gordon Ramsay, nasz przyjaciel Elias. Tutaj nie ma żadnego lutu, pewnie, nie? Chyba nie. Czyli jak zwykle problemy. Nie mogło być różowo, musimy jeszcze ogarnąć jakiś pokój ochrony, który pewnie jest gdzieś tam, albo tam. I wtedy dopiero otworzymy tutaj jakiś przejazd dla tramwaju, w którym jest Elias. Inaczej się nie połączymy. Ale mamy tą kopułę, czyli właśnie taki bardziej zielony teren. Tutaj pewnie trzeba kliknąć, żeby pojechać. Dobra, ale tutaj robimy na razie cięciu. Nie, fajnie, wreszcie wydostaliśmy się z kanałów. Był fajny przejazd. Nie ukrywam tego, zarobiliśmy mnóstwo kasy. Wydaje mi się, że pod koniec gry będę tak dopakowany właśnie, że połączę wszystkie bronie w jednak w Terrarii i będę miał taki super miecz właśnie jeszcze z pałką. Będę mógł uderzać i strzelać jednocześnie. To jest moje marzenie, mam nadzieję, że się ziści. Trzeba będzie znowu odwiedzić później i ciągle czekam na to powiększenie ekwipunku. Musi być jakieś powiększenie, nie wierzę, że nie ma. Po prawej, patrzcie, są dodatkowe krateczki, musi tak być. Dlatego na razie to byłem ja, Karakaniec, to był Jacob. Jak wiecznie widzicie, spocony. Dziękujemy za uwagę i cięcie. Do następnego, hej!